się na moim kanale, spędzicie dzisiaj razem ze mną dzień. Jest poniedziałek rano, pierwsze co zrobimy to ogarniemy trochę mieszkanie, bo po weekendzie troszeczkę się tutaj nabałaganiło, zróbmy to. Generalnie w poniedziałki staram się nigdy nie planować żadnych wyjść, spotkań czy coś. Po prostu poniedziałek to jest dla mnie taki już typowy roboczy dzień, ja w ogóle kocham poniedziałki właśnie za to, że już po weekendzie ja już jestem taka sfokusowana na działanie, więc dzisiaj będzie to po prostu taki typowy roboczy dzień. Mam 3 suche prania, które czekają na wyprasowanie, więc dzisiaj prasuję, gotuję obiad i generalnie chcę całe mieszkanie tak troszeczkę ogarnąć. Jest generalnie czysto, po prostu ogarnąć takie te rzeczy leżące. Chcę zetrzeć kurze dzisiaj, podlać kwiaty. To nie jest tak, słuchajcie, że ja zapominam podlewać kwiaty. Ja widzę te kwiaty. Ja patrzę na nie codziennie i sobie myślę, kiedy by je tu podlać? Cały czas mam w głowie, że ja muszę mieć taki konkretny dzień na podlewanie kwiatów, po czym sobie myślę, ale nie no, sobie może one by powinny częściej być podlewane, więc szukam drugiego dnia do podlewania kwiatów, żeby były 2 dni do podlewania kwiatów. I koniec końców nie ma żadnego i podlewam je w takim momencie, takim totalnie już... Dobra, nie, dobra, dobra, podlewam je. No i koniec końców nie ma konkretnego dnia na podlewanie kwiatów, więc chyba powinnam to zrobić. Może ustalmy, że to będzie poniedziałek. Poniedziałek będę was, moje babyki kochane, podlewać. No więc to jest moja paprotka. Zaczęłam od najgorszego. Tak, paprotka. Odżyjesz, paprotko, jak cię podleję? Błagam. Zawsze chciałam mieć paprotkę. No dobra, next. Aha, i gdybyście się zastanawiali, dlaczego ty trzymasz paprotkę na szafie? Nie mam na to dobrej odpowiedzi. No może to, że mam małe dziecko, które ja generalnie wszystkie kwiatki właśnie trzymam wyżej. Klocuszki chcesz, tak? Proszę bardzo. No to może to też tak działa podświadomie, że ja od razu wszystko kładę wysoko i poza zasięgiem mojego dziecka, no bo wiecie, za kwiatek chwyci, pociągnie i już. I może być po prostu i scena katastrofa. Ale paprotka, ja wiem, że to dziwnie wygląda, że paprotka jest na regale. Pod sufitem. Kto trzyma paprotkę pod sufitem? No ja. Dobra, next, słuchajcie. Reszta kwiatków to są takie kwiatki bluszczowe. Ja kocham bluszcz. Kocham wizualnie, mi się to podoba. No i teraz... Ja wam pokazuję te kwiaty od najgorszego stanu do najlepszego, dobra? Żebyście mieli to na uwadze, że będzie lepiej zaraz. To jest mój... Aha, no i tu jest to właśnie pranie, które czeka na wyprasowanie, więc just ignore that. No zobaczcie, ale ten bluszczyk, powiedzmy sobie to szczerze, wcale nie jest w złym stanie. Zobaczcie, tu nawet nowy listek wyrasta. Czy wy to widzicie? Może gdybym częściej podlewała, to by już szybciej rósł i już byłby dłuższy, bo szczerze powiedziawszy, jak ponad pół roku temu go kupowałam, to tak średnio się rozwinął do tego czasu. I kolejny mój kwiatek, to też jest taki pnący. Ja sorry, ja nie pamiętam nazwy. Moja mama chyba będzie wiedzieć, ale no nie wiem, nie powiem wam teraz. No to jest właśnie, on też się tak pnie. Jest taki śliczny, ale jest piękny. Kocham, taki bluszczowy właśnie też, uwielbiam takie. I to jest już ostatni kwiatek, zobaczcie. On ma jakąś taką nazwę na szy. Za każdym razem pytam mamę, jak on się nazywa, ona mi za każdym razem mówi, nawet mam gdzieś zapisany w notatce i nie jestem w stanie tego zapamiętać. Bardzo mi się podoba to, że w zasadzie w każdym kącie tutaj w salonie mam jakiegoś kwiatka i bardzo to lubię, ja bardzo to lubię, tylko że bym ja jeszcze potrafiła lepiej o nie dbać. Ale i tak już jest lepiej, bo kiedyś to naprawdę nie umiałam dbać o kwiaty, one mi wszystkie umierały. Teraz już naprawdę długo się trzymają, no tylko patrzę na tą paprotkę i jestem po prostu załamana. Ja w ciebie wierzę, mała! Odrodzimy cię! No siemaneczko, moi drodzy, tu Tereska z montażowni. Słuchajcie, ja to montuję, to był poniedziałek, a dzisiaj jest piątek, 23:44. Już dawno powinnam spać, mój mózg już naprawdę ledwo funkcjonuje i bardzo potrzebuję już weekendu, z czego znając siebie raczej w dalszym ciągu nie będę w stanie odpocząć w weekend, bo ciągle będę chciała coś robić i nagrywać i w ogóle, więc no nie, no będę musiała sobie, wiecie, zmusić się do tego, żeby odpocząć. I wy też, ja w ogóle chcę wam powiedzieć, że jeżeli macie problem z tym, że po prostu nie umiecie odpoczywać, to ja wam daję takiego tipa, że odpoczynek należy wpisywać w grafik, że musicie sobie narzucić, o tam z zakrzaczka wam machałam, nie wiem czy widzieliście, musicie sobie narzucić, że teraz odpoczywacie i tyle. I po prostu to jest wasz obowiązek, no nie? Ja naprawdę mam duży z tym problem, że po
prostu strasznie, strasznie dużo działam, pracuję i w ogóle, a potem przychodzi taki moment kryzysu, że się wypalam. Więc żeby do tego nie dopuścić, trzeba sobie planować odpoczynek. No, więc mega Wam to polecam, żeby po prostu to wziąć w trakcie, bo w życiu dorosłym to już naprawdę ciężko sobie znaleźć czas na taki odpoczynek. Dobrze, teraz ogarnę tutaj te zabawki, bo już się troszeczkę chaos zrobił. Małyś tutaj sam bawił, czym tam chciał. Więc zaraz tu razem z Bąbelkiem posprzątamy sobie te zabaweczki. Ja też pozostałe rzeczy tutaj ogarnę. Więc taka moja złota rada dzisiaj dla Was. Jeżeli macie z tym problem, to serio planowanie. Planowanie to jest ratunek dla takich ludzi jak ja. Polecam. Dobra, ogarnięty salon. Od razu lepiej się człowiek czuje w takim pomieszczeniu. I lubię też bardzo ogarnąć przestrzeń, kiedy on ma drzemkę. Wtedy jak się budzi, to zaczynamy tak od zera wszystko i jest taki większy porządek, że teraz bawimy się klockami. Jak skończymy się bawić klockami, to je chowamy razem, odkładamy na miejsce i bierzemy dopiero nową zabawkę. Więc gdzieś tam staram się tego pilnować, żeby było jak najmniej takich sytuacji, że wszystko się wala. No ale wiadomo, to jest nieuniknione. Dziecko też się bawi samo i ludzie drodzy już się po prostu tak nie spinają z tym, bo dziecko jak się bawi samo, to właśnie ma tą taką, wiecie, artystyczną wenę i po prostu bawi się wszystkim, czym tylko chce. To jest też ważne, żeby potem, to też jest ważne, żeby potem właśnie razem to wszystko sprzątać. Nie, że ja sprzątam za niego. Dobra, teraz ja się lecę ogarniać. Malutki się wybudził. Ja tak patrzę na zegarek, wiecie, maluje się, ma włosy, maluje się. Patrzę, co? Przecież dopiero pół godziny minęło, odkąd jakby usnął. I mówię, coś jest nie tak, więc poszłam tam i śpi sobie dalej teraz, ale nie wysłyszę teraz włosów, bo być może nie ma zbyt głębokiego snu, więc nie chcę go wybudzić suszarką, ale chociaż sobie rozczeszę te włosy jakkolwiek. Dobra, słuchajcie, ja się zabieram za robienie obiadu teraz. Oby go to nie obudziło. Wszystko będę robić pewnie 2 razy albo 3 razy wolniej, żeby niczym nie stuknąć, nie puknąć, żeby mi nic nie spadło. Robienie obiadów w zwolnionym tempie to jest to, co kocham najbardziej. Nie. Uznałam, moi drodzy, że dzisiaj sobie urozmaicimy troszeczkę fajniej i zrobię frytki do obiadku, więc właśnie produkcja trwa. Dobrze, moi kochani, więc tak wygląda ten kurczaczek. Tego fryteczki. No i jemy! Okej, moi drodzy, my już jesteśmy po obiedzie, już jakiś czas temu. Już też jakiś czas temu mój ukochany wziął naszego synka na spacer, poszli po prostu na miasto i jakieś, ja tam nie wiem, ja się nie wtrącam. Czas z tatą, bez mamy, to jest najważniejsze, że są razem. I co, więc ja się teraz zabieram za montowanie, planuję dzisiaj nagrywać, może się zmieszczę jeszcze w tym czasie, póki oni są razem poza domem. I w ogóle, wiecie co, wpadłam na taki pomysł, jestem ciekawa, czy to dojdzie do skutku, decyzję podejmę dzisiaj, teraz, zaraz, ale jeszcze teraz nie wiem, no nie, bo planuję nagrać kolejny film pogadankowy, ale mam, tak jak Wam mówiłam, 3 sterty 3 prań rzeczy do prasowania i ja muszę to wyprasować. I wiecie co, pomyślałam sobie, żeby zrobić film pogadankowy w trakcie, kiedy prasuję. Jeżeli chcecie zobaczyć film, gdzie prasuję ubrania i gadamy na jakiś temat, subskrybujcie ten kanał, bo chyba tylko na tym kanale zobaczycie taką kosmitkę, która robi coś takiego. Także stay tuned. Właśnie nagrałam kolejny odcinek. To było emocjonalne. I to nie było z prasowaniem z żelazkiem w ręku, spokojnie. To było z kawką w ręku, także jest okej. Ale bardzo zaczyna mi się podobać koncepcja tego filmu z żelazkiem w ręku. O matko! Dobra, słuchajcie, jeszcze mam wolną chatkę. Jeszcze chłopaki nie wrócili, więc korzystam i będę sobie montować teraz, także fajnie. Moi drodzy, ja już montuję dobrych parę chwil. I wiecie, pamiętacie jak rano uprowadzałam Was po moich kwiatkach? Koniec końców, nawet ich nie podlałam. Już nie mówiąc o paprotce, którą miałam oskubać z suchych liści. Czy ja mogę podlać kwiaty wieczorem? Wydaje mi się, że nie i musimy to przełożyć na dzień jutrzejszy. Masakra. Moi drodzy, ja użyłam piżamy, ręcznik, naprawdę idę wziąć ten prysznic i zrobić sobie kolację. Potrzebuję odetchnąć, uspokoić się, odpocząć trochę, bo jestem w takim biegu
ostatnimi w ogóle dniami. Nie miałam takiego po prostu dnia wolnego nawet. Już pomijając to, po prostu muszę odświeżyć sobie głowę, odpocząć i ogarnąć się i w ogóle, więc poczekajcie tam chwilę, dobra? Ja się rozwrócę. Wezmę sobie prysznic, zrobię sobie kolację. Trzymajcie się. Okej, moi drodzy. Witam z powrotem, kolacyjka. Klimacik lampkowy mój. Więc zjem sobie teraz w spokoju kolację. Nie, nie będę jeść kolacji przy laptopie montując. Nie zrobię tego. Nie zrobisz tego, Tasia. Będziesz tu siedzieć na tej kanapie i jeść kolację. Nie, serio, ostatnio ciągle właśnie kolację jem. Nawet nie wiem kiedy, bo montuję wtedy i po prostu nagle patrzę na talerz. Aha, ja już zjadłam. Fajnie wiedzieć. Moi drodzy, jest następny dzień ranek i stwierdziłam, że muszę wam pokazać, jak podlewam te kwiaty, żeby nie było, że jestem niesłowna. Aha, i mam tutaj kwiatka, którego wam wczoraj nie pokazałam, on jest z sypialni. Co tam masz, podusie? Chcesz tą podusię tam przy pianinku mieć? Co? Gdzie byś chciał tą podusię mieć? Tu? Ej, wiecie co? Szczerze powiedziawszy, te zielone listki nie są w takim złym stanie. One naprawdę ładnie wyglądają. Odetnę tylko te suche. Ej, dobra, powiem wam, że mam teraz taką rozkminę, że ja to bardzo lubię robić. Lubię się zajmować kwiatkami. I sobie myślę, czemu ja tego nie robię na bieżąco? Przecież to jest bardzo relaksujące. Super rozprężająca czynność, naprawdę. 9 zielonych listków. I ja wierzę w ciebie, paprotko. Wierzę, że wyrośniesz na piękną paproć. Dobra, podlejmy ją zatem. Jaka jest ziemia? Ej, nie jest taka sucha ta ziemia, także troszeczkę tylko. Next! Oj, tu mamy bardzo sucho. A tego kwiata, kochani, uwielbiam sobie dawać pod prysznic. Polewam po prostu słuchawką od prysznica zimną wodą listki i po prostu taki deszcz jakby robię temu kwiatkowi. On na nim się zbiera kurz i go tak odkurzyć, jakby wiecie o co chodzi. Odkurzyć i przy okazji podlać. I on naprawdę się fajnie tutaj rozwija wtedy. No i właśnie tak lubię sobie tego kwiatka potraktować pod prysznicem. Wtedy jest właśnie odkurzony. Tu już mamy wszystkie kwiatki zaopiekowane. Patrzcie, temu w ogóle wyrastają nowe tutaj. Ta muzyczka w ogóle z pianina, no nie?